Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądę numer 23. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Katarzyna Dowbor, Nasz nowy dom. Pomaganie ludziom to najpiękniejszy gest, jaki można ofiarować, mówi nam dziennikarka. A także czas na euro, trzymamy kciuki za Polaków. Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik, gramy ze Słowacją. Wszystkie grupy, kalendarz rozgrywek i hity pierwszego tygodnia. Co warto wiedzieć o Mistrzostwach Europy 2020 przed ceremonią otwarcia turnieju. Tak wygląda dzisiejsza okładka, teraz czas rzucić okiem co w środku. Na początek o tym się mówi i kręci się Niebezpieczni dżentelmeni. Szaleństwo u stóp Tatr. W Zakopanem trwają prace na planie zwariowanej komedii z udziałem plejady gwiazd. Razem z nimi przenosimy się do 1913 roku, aby być świadkiem niezwykłej zbrodni. Mieszkańcy stolicy polskich teatr mogą się zdziwić, kiedy na ulicach swego miasta zobaczą Witkacego. Tak naprawdę to Marcin Dorociński, który gra słynnego Zakopiańczyka w komedii Niebezpieczni dżentelmeni. Wśród barwnych postaci pojawią się też Tadeusz Boj-Żeleński, Tomasz Kot, Józef Konrad, Andrzej Seweryn i Bronisław Malinowski, Wojciech Metzwaldowski. Zostają oni wplątani w zabójczą intrygę, w którą zamieszani będą bandyci, aktorzy, politycy, a nawet Piłsudski i Lenin. Zdjęcia potrwają do końca czerwca. A teraz na gwiazdy, ciekawostki, wydarzenia i dołączył do Prokopa. Wiadomo, kto zastąpi Szymona Hołownię w nowej serii show Mam Talent. To kabareciarz Michał Kępa. Stand-uper znany jest też widzom Szkła Kontaktowego, w którym z charakterystycznym poczuciem humoru komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Szykuje się bardzo ciekawy duet z Marcinem Prokopem. A teraz czas na temat z okładki, czyli Mistrzostwa Europy 2020. Piłka w grze. Koronawirus sprawił, że z rocznym opóźnieniem, ale w końcu ruszają Mistrzostwa Europy. To największe święto futbolu z Polakami w jednej z ról. Nawet jeśli na co dzień nie uważacie się za kibiców, to od 11 czerwca chcąc nie chcąc nimi zostaniecie. Zapewne informacje o Euro 2020 zdominują wszystkie serwisy medialne, a przełączając kanały telewizyjne traficie na piłkarskie newsy. Warto więc co nieco wiedzieć o tegorocznych Mistrzostwach Europy. Może nie zainteresują Was wszystkie spotkania, ale tych, w których powalczą biało-czerwoni, na pewno nie przegapicie. W końcu to nasz patriotyczny obowiązek. Cała zabawa rozpocznie się od meczu Turcji z Włochami. Później w 11 miastach położonych w całej Europie zostanie rozegranych kolejnych 50 spotkań. Wielki finał 11 lipca na legendarnym Wembley. Turnieju bronią Portugalczycy, którzy teraz także mają wielką ochotę na kolejny sukces. Tym bardziej, że prowadzi ich do boju niezniszczalny Cristiano Ronaldo. Kto jeszcze zalicza się do faworytów turnieju? Anglicy, Niemcy, Hiszpanie. Z tym ostatnim zespołem spotkamy się już w fazie grupowej. Będzie ciężko, ale wierzymy w podopiecznych Paulo Sousy. No tak, piłkarskie emocje na pewno zdominują przyszły miesiąc w telewizji i to nie tylko na tych kanałach, gdzie będzie to transmitowane, bo zapewne telewizje informacyjne w kółko będą mówić o meczach Polaków i nie tylko, i o tych grupach wszystkich. Średnio mnie to interesuje, właściwie te inne, poza tymi meczami Polaków pewnie z ciekawości rzucę okiem, bo pewnie nic innego wtedy nie będzie leciało, a nawet jak nie rzucę okiem, to się o tym dowiem zaraz, bo wszystkie serwisy internetowe pewnie też będą o tym informować, się będą relacjonować minuta po minucie, kto komu strzelił gola, więc tak będzie podobnie jak w przypadku Euro 2016, więc tego się spodziewam, że przez najbliższy miesiąc rzeczywiście będzie piłkarski zawrót głowy, od którego trudno będzie uciec, chyba że ktoś po prostu nie będzie włączał telewizji i nie będzie zaglądał na portale internetowe. A rozpoczęcie mistrzostw w piątek 11 czerwca meczem Turcja-Włochy, transmisja od 20.20 w TVP1. Czas teraz na hity, seriale i wśród tegotygodniowych propozycji nowość Dok w Twoich rękach. Profesor Andrea Fanti, ordynator oddziału chorób wewnętrznych, zostaje postrzelony w głowę. Nie pamięta ostatnich 12 lat życia i nie rozpoznaje pracowników i rodziny. Surowy niegdyś szef trafia do szpitala jako pacjent. Premiera tego serialu w środę 16 czerwca o 20 w AXN. Czas teraz na kino i premiera Magnezja. Gangsterzy, złodzieje, mutanci, strzelaniny i miłosne perypetie. Wszystko to znajdziecie w Magnezji. Ten film to majstersztyk dla widzów, którzy tęsknili za dobrym, przygodowym kinem ze sporą dawką humoru.
Film Maćka Bochniaka ogląda się jak najlepszy western, a właściwie eastern, bo jego akcja rozgrywa się na pograniczu polsko-sowieckim w latach 20-30 XX wieku. Zaletą Magnezji jest niesamowita historia, świetne zdjęcia, scenografia, kostiumy, budujące napięcie, muzyka Jana A.P. Kaczmarka oraz galeria barwnych postaci, w które wcielili się najlepsi polscy aktorzy. Tempo ani na chwilę nie siada, humor miesza się z grozą, a przygoda goni przygodę. W otwierającej film scenie widzimy rudowłosą kobietę galopującą na koniu. To Róża, jedna z trzech córek szefa gangu Leavenfishów, który właśnie pożegnał się z życiem. Teraz ona przejmuje interesy ojca i zamierza prowadzić je żelazną ręką. Pomaga jej silna jak tur i brzydka jak noc zbroja, rewelacyjny Borys Szyc oraz milcząca Lila, Małgorzata Gargol. Wkrótce Róża wybiera się do sowieckiego gangstera Lwa Alińczuka, żeby wyegzekwować stary dług i zawrzeć nowe przymierze. Tymczasem bracia Houdini planują napad na bank, w którym przechowywane są kosztowności Leavenfishów. Mieszkańcy miasteczka szydzą z nich, zaś trzęsący okolicą bankier wyzywa od mutantów. Mężczyźni są wszak zrośnięci ciałami. Tech chce, że napad kończy się fiaskiem. Nazajutrz ginie też kilka osób. A to dopiero początek niezwykłych intryg i przygód, jakie nas dalej czekają. Wkrótce bowiem w okolicy zawita zabójczo-inteligentna inspektor śledcza Stanisława Kochaj. Magnezja to film, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Takiego rozmachu oraz humoru nie powstydziłby się sam Quentin Tarantino. W rolach głównych Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Agata Kulesza, Magdalena Boczarska, Andrzej Hyra, Dawid Ogrodnik i Piotr Głowacki. Premiera tego filmu 11 czerwca. Czas teraz na hity z kategorii dokument i wśród tygodniowych propozycji premiery największe samoloty świata. Potężne maszyny wzbijające się w niebo to latające giganty. Pełnią różne funkcje transportowe, pasażerskie, pomagają w gaszeniu pożarów i bywa, że są nawet szpitalami. W cyklu Największe samoloty świata poznamy m.in. sekrety transportowca Antonow AN-124. Może on przewozić do 150 ton ładunku na odległość ponad 3000 km. Używany jest przez wojsko. Swoim rozmiarem ustępuje tylko maszynie opartej na jego konstrukcji AN-225 MRIA. Premiera tego programu w czwartek 17 czerwca o 22 na National Geographic. Kolejna z premier to Mistrzowska Architektura. Tematem przewodnik drugiego odcinka serii opowiadającej o współczesnych cudach techniki będzie transport. Odkryjemy tajemnice projektowania dróg, kanałów, tuneli i linii kolejowych. Premiera tego programu w środę 16 czerwca o 22 na National Geographic. Kolejna z premier to Bob Ballard – Odkrywca. Pasjonująca historia pochodzącego z Kansas Boba Ballarda, który stał się jednym z najsłynniejszych znawców oceanu. Dokonał historycznego odkrycia wraków Titanica, Bismarcka i Lusitanii. Premiera tego programu w niedzielę 13 czerwca o 21 na National Geographic. Kolejna z premier to Asy B-klasy. Opowieść o piłce nożnej bez gwiazd na miarę Ronaldo, milionowych transferów i wielkich stadionów. Piłkarze z B-klasy, mimo wielu przeciwności i trudnych warunków, grają, bo kochają ten sport. Premiera tego programu w piątek 11 czerwca o 23 na Discovery Channel. Kolejna z premier to Suknie ślubne dla puszystych. Bohaterką tego odcinka jest Holly, niezwykle zdeterminowana klientka. Ali i Joe muszą spełnić jej oczekiwania, jednak nie jest to prostym zadaniem. Corina szuka kreacji, która podkreśli jej unikatowy styl. Premiera tego programu we wtorek 15 czerwca o 22 w TLC. Kolejna z premier to Zwierzęca moda, co noszą zwierzęta. W zależności od gatunku zwierzęta różnią się wyglądem, a ich warstwa zewnętrzna, czyli np. łuski, pióra czy sierść, spełniają wiele funkcji. Pomagają im w godach oraz w ukryciu się przed drapieżnikiem. Premiera tego programu w niedzielę 13 czerwca o 16 w Planet Plus. Kolejna z premier to Sekrety Zoo. W tym odcinku do zoo trafia humorzasta tygrysica syberyjska. Pracownicy ogrodu liczą, że podejmie się na roli matki, dzięki czemu przyczyni się do uratowania swojego zagrożonego gatunku. Premiera tego programu w poniedziałek 14 czerwca o 18 na National Geographic Wild. I jeszcze jedna z premier, Witaj w piekle 2. Dziennikarz i poszukiwacz ekstremalnych wyzwań Sebastian Perez Pezani wyrusza w podróż do Indonezji. Dociera na wyspę Jawa, gdzie znajduje się wulkan, z którego wydobywana jest siarka.
Premiera tego programu w środę 16 czerwca o 22 w Planet Plus. Czas teraz na hity filmowe i wśród tegotygodniowych propozycji premiery w TV Polot. Utalentowany i pracowity Karol zakłada startup. Stawia wszystko na swój autorski projekt sterowca. Historia o wyrzeczeniach i wytrwałości w drodze do realizacji marzeń. Premiera tego filmu w sobotę 12 czerwca o 20 w Kino Polska. Kolejna z premier to Miłości nie kupisz. Optymistyczna opowieść o przemianie beztroskiego playboya. Dziedzic fortuny Jeff z łatwością podbija kobiece serca. Jego pewność siebie mija, gdy poznaje ratowniczkę medyczną, która wydaje się oporna na jego urok osobisty. Premiera tego filmu we wtorek 15 czerwca o 22.05 w TVP HD. I jeszcze jedna z premier, atak na szpital. Terroryści opanowują szpital. Wśród zakładników jest żołnierz Jason. Tylko on może ocalić pojmanych. Sean Patrick Flannery i Gina Holden w filmie sensacyjnym opartym na sprawdzonych motywach. Premiera tego filmu we wtorek 15 czerwca o 20 w TV Puls. Teraz na hity sport i jeszcze raz piłka nożna Mistrzostwa Europy. Musimy wygrać. 14 czerwca, tuż przed godziną 18, Robert Lewandowski wyprowadzi reprezentację Polski na murawę stadionu w Petersburgu. Tak rozpocznie się nasza gra na Euro 2020. To będzie prawdziwa piłkarska bitwa. Podobnie jak w 2016 roku, w pierwszym spotkaniu mistrzostw czeka nas bój z teoretycznie najłatwiejszym rywalem. We Francji zwycięstwo 1-0 z Irlandią dało zastrzyk pozytywnej energii biało-czerwonej kadrze na resztę turnieju. Liczymy, że teraz będzie podobnie. Historycznie Słowacja to nie jest nasz ulubiony rywal. Ostatni raz wygraliśmy z nimi w 2012 roku, łącznie 3 zwycięstwa, 1 remis i 4 porażki. Jednak w futbolu przeszłość się nie liczy. Tutaj ważna jest piłkarska jakość, jaką dzisiaj mogą wystawić do boju obaj trenerzy. A w tym przypadku większość atutów mają po swojej stronie Polacy. Robert Lewandowski, najlepszy napastnik świata, Piotr Zieliński, jeden z topowych rozgrywających Serię A, do tego Wojciech Szczęsny, czyli gwiazda Juventusu. A jeszcze Arkadiusz Milik, ale to właśnie z napastnikiem Olympique Marsylia jest obecnie największy problem, a właściwie z jego kontuzjowanym kolanem. Problemy zdrowotne już wyeliminowały ze składu Krzysztofa Piątka. Bez Milika zrobiłoby się ekstremalnie trudno. Na szczęście nasz selekcjoner Paulo Sousa jest gotowy na każdą sytuację i mówi, mamy przygotowany plan B. Gdyby Arek nie mógł grać, jak pokonać Słowaków? Nasz portugalski selekcjoner pokazał, że nie boi się atakować. Gra czasami dwoma albo i trzema napastnikami. Odświeżył nasze skrzydła, które znowu stały się śmiertelną bronią. Jest Kuba Moder, który dojrzał w Anglii, mamy sporo jakości i trzeba teraz to pokazać na boisku. Tydzień hitów na Mistrzostwach Europy, czyli wszystkie mecze, które w tym tygodniu będą rozgrywane. 11 czerwca, tak jak już wcześniej powiedziałem, Turcja-Włochy mecz otwarcia. Później 12 czerwca Belgia-Rosja, 13 czerwca Anglia-Chorwacja, 15 czerwca Francja-Niemcy, 16 czerwca Turcja-Walia i 17 czerwca Holandia-Austria. Transmisja większości meczów w TVP1 poza jednym, czyli Turcja-Walia, ten w TVP2 w środę 16 czerwca o 17.50. Czas na piątek i premiera w TV Gra na Maxa. Boisko czy ukochana? To serial idealny na czas piłkarskich mistrzostw Europy. Ala i Max właśnie rozpoczynają wspólne życie pod jednym dachem. Zbiega się to w czasie z rozpoczęciem Euro. Młoda kobieta chciałaby uchodzić za wyrozumiałą i godzi się, żeby ukochany czasem obejrzał jakiś mecz. Okazuje się jednak, że mężczyznę to trochę za bardzo pochłania. Perypetie pary relacjonują niczym najlepsze sportowe widowisko komentator Jacek Laskowski oraz były reprezentant Polski Sebastian Mila. Rola głównych Karolina Bacia i Marcin Korcz. Premiera tego serialu w piątek 11 czerwca o 20.10 w TVP1. Czas na sobotę i kolejną z premier w TV i dalej w temacie sportowym, co zabiło Maradonę. Był bogiem piłki nożnej. Uwielbiali go fani futbolu na całym świecie. Miał nawet swój kościół i wyznawców, ale w przeciwieństwie do innych bóstw nie był nieśmiertelny. Diego Armando Maradona, według wielu najlepszy piłkarz XX wieku, zmarł 25 listopada ubiegłego roku. Jeszcze za życia stał się legendą. Największe sukcesy ligowe odnosił pod koniec lat 80. z Napoli. Grał także w Barcelonie i Boca Juniors, a w 1986 roku zdobył z Argentyną złoto na mundialu w Meksyku.
Wówczas w ojczyźnie, także poza nią, zaczęto go wielbić. Ta miłość nie wpłynęła na Maradonę najlepiej. Olśniewał świat wspaniałymi zagraniami na boisku, a jednocześnie zaskakiwał aferami. Jego kariera sportowa w świetle licznych skandali zdawała się stawać sprawą drugorzędną. W prasie rozpisywano się o licznych romansach i nieślubnym potomstwie. Uzależnił się od alkoholu i narkotyków. Posądzano go też o handel nimi. Strzelam gole i popełniam błędy. Zniosę wszystko. Zapewniał. Premiera tego serialu w sobotę 12 czerwca o 17 na Discovery Channel. Czas na środę i nowość w TV, serial, o którym już wcześniej wspominałem, czyli Doc w Twoich rękach. Wszystko od nowa. Inspiracją serialu była historia Pierdante Piccioniego, włoskiego lekarza, który na skutek udaru mózgu zapomniał ostatnie 12 lat życia. Główny bohater Andrea Fanti zmaga się z takim samym problemem. Po wyjściu ze śpiączki trafia na rehabilitację na oddział, którym do tej pory to on rządził żelazną ręką. Gdy dochodzi do fizycznego zdrowia, zostaje asystentem swoich dotychczasowych stażystów. Premiera tego serialu w środę 16 czerwca o 20 w AXN. Na koniec jeszcze, czy pamiętasz, że i 17 czerwca 2001 roku odbył się finał premierowej edycji programu Big Brother, pierwsze reality show. Wcześniej nie było w naszej telewizji programu, w którym podglądałoby się życie uczestników. Big Brother powstał w Holandii, a jego pierwszą polską edycję wygrał strażnik miejski ze Świecia Janusz Dzięcioł. Rzeczywiście, Big Brother był pionierem na polskim rynku telewizyjnym właśnie jako reality show. Pojawił się na antenie TVN i od początku był kontrowersyjny, bo jednak wielu osobom się to nie podobało, że się podglądało życie uczestników i powstały chyba trzy edycje, które odniosły sukces. Później były edycje również na antenie TV4 i później po wielu latach ten program odnowiono. Na antenie TVN7 powstały dwie edycje i pewnie gdyby nie pandemia, to powstałyby kolejne. Choć teraz trochę moda się zmieniła, bo nadal są emitowane reality show, ale jednak gdzieś w odległych zakątkach świata, na jakichś właśnie egzotycznych wyspach, bo przecież i Love Island, Wyspa Miłości i Hotel Paradise są kręcone za granicą, a nie w Polsce, w jakimś specjalnie przygotowanym domu. Choć może i kiedyś Big Brother wróci, gdy sytuacja pandemiczna się poprawi. Póki co są Hotel Paradise i Love Island i pewnie powstaną kolejne edycje i Love Island i Hotelu Paradise. Na razie nie słyszałem o castingach, ale pewnie tak będzie. Póki co jest One Night Squad, który też podobnie wygląda, też na jakiejś egzotycznej wyspie. Tym razem celebryci walczą w jakichś konkurencjach. Więc po tych 20 latach niewiele się zmieniło. Nadal są emitowane reality show z niewielką przerwą, bo rzeczywiście kilka lat było tak, że nie było żadnych reality show, ale na pewno Big Brother przetarł telewizyjne szlaki i to był bardzo popularny program. Ta pierwsza edycja chyba była najbardziej popularna, bo przecież ci uczestnicy występowali później w wielu różnych programach. W ramach telewizyjnych, głównie emitowanych na antenie TVN, a także powstały dwa pełnometrażowe filmy z ich udziałem. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. A więc kibice się wreszcie doczekali sportowej imprezy, która została przełożona z poprzedniego roku w związku z pandemią. W tym roku Euro 2020, mimo że w 2021 roku rozgrywane, ale podobnie chyba będzie z Igrzyskami Olimpijskimi, że one też się będą nazywać Tokio 2020, mimo że są organizowane rok później. Z wiadomych względów, przez wszystko przez pandemię i sytuację epidemiczną, która była w tamtym roku, więc będzie wielkie piłkarskie, telewizyjne szaleństwo, że próżno szukać czegokolwiek innego, ale chyba inne kanały też się do tego przystosowały, że skoro transmisje na antenie TVP będą tych meczów, no to w tym czasie pewnie nic ciekawego na innych kanałach nie będzie leciało. Podobnie było w przypadku Euro 2016. No wtedy polska reprezentacja zaszła daleko, bo aż do ćwierćfinału, więc pamiętam, gdy były transmisje tych meczów, to ulice rzeczywiście były puste. Podczas jednego z meczów byłem w supermarkecie, to nie było dosłownie nikogo i pewnie podobnie będzie w tym roku. Już zauważyłem, że jest szaleństwo, są właśnie promocje w sklepach, różne gadżety można związane z polską reprezentacją kupić, że praktycznie każdej sieci handlowej to można znaleźć, więc to szaleństwo na nowo się rozpocznie. No i będzie to taki powrót do normalności, bo przecież przez wiele miesięcy nie było żadnych imprez, były tylko obostrzenia, więc teraz wszystko powoli wraca do normalności. Był już konkurs Eurowizji, teraz czeka nas Euro 2020, no i później jeszcze będą Igrzyska Olimpijskie, więc powoli wszystko to wraca do normy. Więc przed fanami sportu cały miesiąc oglądania rozgrywek. Jasne, chyba nie będą wszyscy oglądać wszystkich meczów, tylko te ciekawsze spotkania z poszczególnych grup, no i oczywiście występy Polaków. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.